Dzień dobry, to jest miejscowość Buchara w Uzbekistanie. I tak sobie idę taką niezaładną uliczką i taka mnie naszła refleksja, bo oglądam czasem różne kanały podróżnicze, w których to prowadzący czasami próbują forsować taką narrację, że w różnych miejscach jest niebezpiecznie i w ogóle, że balansują na krawędzi ryzyka własnego życia. Nie twierdzę, że tak nie jest, ale wydaje mi się, że jak ktoś się czuje zagrożony, to wyciąganie kamery to jest ostatnia rzecz, którą by robił. A tak w ogóle ta uliczka to jest jedna z gorszych ulic, którą idę. I tak sobie właśnie o tym pomyślałem, bo jakbym chciał szukać sensacji, to mógłbym to robić i mógłbym je znaleźć. Ale chyba nie o to chodzi w podróżowaniu. Buchara oferuje znacznie lepsze widoki. I tak właśnie sobie pomyślałem, idąc tą niezaładną ulicą, że można by było stworzyć narrację, że wiele ryzykuje idąc z kamerą. A wcale tak nie jest. I to chyba tyle, co chciałem powiedzieć w tym momencie, bo wychodzę z tej brzydkiej uliczki. Tutaj jest brzydko, tutaj się ryzykuje życie. A tu już się nie ryzykuje, bo tu już jest ładnie i dzieci chodzą. I tyle.